Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj nadszedł czas na ostatnie paczkowe podsumowanie TOTS-ów. Przez ostatnie 3 tygodnie wykonałem niemalże każde SBC o paczki czy piki, robiłem ważne zadania, zbierałem żetony drugiej wymiany drużyny sezonu, zagrałem oczywiście każde FUT Champions, wbijałem zawsze grzecznie 8 winów w elitarnej dywizji i ogólnie jedyne czego nie grałem to skład Battles, no bo tak poza tym działałem w tej grze tyle, że nawet odblokowałem kartę Kehila za ostatni poziom. No jednakże oczywiście jak zwykle nie wydawałem w ogóle FIFA Points. Czy było warto tak cisnąć? Czy dzięki temu zyskałem niesamowite karty, miliony monet? No to zobaczycie Państwo już za chwilę. Kolejność przedstawianych paczek i pików jest oczywiście przypadkowa, ale co wśród nich najważniejsze, to paczka zawierająca 25 kart ocenionych co najmniej na 84, no bo ona powinna być gwarancją szczęścia. Ogólnie trochę tych totsów trafiłem, więc jest co podsumowywać, tylko pytanie, czy chociaż jeden z tychże trafionych totsów był cokolwiek wart. A no właśnie, czas to sprawdzić. Let's go! Złota paczka piłkarzy Prime. Takie wyglądają niepozornie, ale tak naprawdę tam często wpadają ciekawe karty i mamy Wojtka Szczęsnego, którego ostatnio oglądałem w paczkach już wielokrotnie. No trzyma się mnie Wojtek niezwykle mocno, mam nadzieję, że tak samo mocno będą trzymać się mnie tocy. Jest TOTS! I jeszcze nie zdążyłem pomyśleć, kto to może być, a od razu zobaczyłem tę flagę i było jasne, że będzie to Cuadrado. Karta wyglądająca fajnie, ale realnie warta ze 120 tysięcy, a ten konkretny Cuadrado i tak jest niewymienny, więc no niby spoko, ale nie do końca. Skład ukończony, więc za chwilę odbierzemy TOTS-a ocenionego co najmniej na 94. Oczekiwania spore, ale też może być sporo rozczarowań. Natomiast w naszym konkretnym przypadku będą niestety rozczarowania, bo Taverniere, Alaba i w sumie Kimmich też, oni chyba wszyscy chodzą ledwo ponad 100 tysięcy, więc no w tym przypadku będzie trzeba wziąć Kimmicha, żeby był w klubie na przepałę. No i teraz zobaczymy, czy warto było grać FUT Champions, czy warto było tryhardować. Jest Brazylia na SO i to jest Militao, czyli najdroższy środkowy obrońca dostępny obecnie w grze. No, muszę przyznać, że nie spodziewałem się tak dobrej wymiennej karty, bo ona kosztuje ze 430 tysięcy. Mamy TOTS-a, mamy TOTS-a. Aha, i flaga mnie zgasiła jak kiepa. Jak zobaczyłem Amerykę, pomyślałem od razu o Lalasie, ale jego już chyba nigdy z nami nie będzie. A tymczasem Turner, 88 skilla, no nawet zbytnio mi nie podbuduje żadnego składu w SBC, no ale cóż. Jest TOTS, no w końcu kolejny TOTS i Turcja. Czyli to będzie legendarny Kaşanoglu, 93 oceny ogólnej, ale tak realnie do gry on się chyba zbytnio FIFA 22 nie nadaje. Natomiast no ten overall, no mimo wszystko to jest zawsze coś. I zobaczmy, kto to będzie, kto to będzie. To będzie Nigeryjczyk, czyli Nwakaeme, którym grałem przecież w drużynie z Ligi Tureckiej, a więc szału nie ma i niczego nie urywa. Mamy TOTS-a, mamy TOTS-a, znowu w końcu przypisało nam szczęście i to będzie Bremer, no bo tutaj chyba nie było innej możliwości, ale 90 skilla, fajne statystyki, może nawet warta karta przetestowania. Jest Walkout, tylko że przy zwykłej karcie, no tak, no to mogłem się spodziewać, że to będzie Wojtek Szczęsny, no bo któż by inny ze zwykłych kart mógł mnie przywitać w ostatnich dniach, jak nie Wojtek, którego widuję praktycznie codziennie. Riki Tiki to są moje piki, tu jest Ivi Lopez, no proszę, a więc jednak faktycznie chyba warto robić takie proste piki jako te zawierające 3 karty ocenione co najmniej na 81, 2 czy 3. Trzech rzadkich piłkarzy ocenionych co najmniej na 85, no mam nadzieję, że było warto wykonać to SBC i to jest Marquinhos, czyli było warto, no bo Marquinhos przecież chodzi obecnie chyba z 700 tysięcy monet, no to jest zdecydowanie dobry traf, ciekawy traf, tylko szkoda jedynie, że niewymienny. Jest TOTS, no w końcu po dłuższej przerwie mamy znowu TOTS-a i to będzie Klaus, no bo ta pozycja nam wszystko zdradziła, a więc no niby spoko, ale tutaj żadnej fortuny nie zbijemy. No i proszę, jest TOTS i to De Ketelaar, czyli kolejny dowód na to, że warto robić takie teoretycznie mało ważne, śmieciowate SBC, no bo tutaj po prostu siadają karty z dobrymi overallami.
paczka z gwarantowanym totsem z Premier League, Ligę Serie A, Bundesligi lub La Ligi, więc tutaj mam pewność, że zobaczymy niebieską kartę, ale kto tam będzie? No, zapowiadało się dobrze, a ostatecznie skończyło się chyba średnio, bo Tchouaméni wydaje mi się, że jest warto około 300 tysięcy, aczkolwiek no cały czas będzie to grywalna karta, więc no to jest gość, którego warto zachować, a nie cisnąć go od razu na przepałę. No zobaczymy, co on potrafi. Mamy Totsa, niebieska karta z Francji. Zostałem zgaszony od razu jak kiep, no, bo to było wiadomo, że wyskoczy nam Lafont, czyli bardzo fajny zawodnik do podbudowania SBC, ale tak do gry, no to już chyba nie za bardzo. No proszę, i znowu Lafont, no dopiero niedawno jednego trafiłem i przepaliłem w SBC, a teraz on znowu nam wraca do klubu. No lepsze to niż jakakolwiek karta oceniona na 81, więc no spoko. Jest Tots, znowu jest Tots z Portugalii na Elo, czyli to będzie Mendes, który chyba nie załapał się do gangu Hulita, no ale mimo to karta dość interesująca, więc zobaczymy, co on potrafi, chociaż no myślę, że nie będzie realnie lepszym lewym obrońcą od Cancelo, no ale na tyle ciekawa karta, że warto dać jej szansę, żeby chociaż potestować. Jest Tots, Him Min-jae, ale no to jeżeli chodzi o tego Totsa, to ja już wiem, że on kosztuje z jakieś 20 tysięcy monet, a ten konkretny i tak jest niewymienny, więc no tutaj nie ma nad czym się rozwodzić. Selemani, 90 skilla, no ale tak poza tym, no szczerze mówiąc, ja nie za wiele wiem o tym zawodniku, natomiast no bierzemy, no bo jak nie on, to kto? Jest niebiesko, jest Tots, mamy znowu szansę na dobrego zawodnika, a realnie wpada nam tu znowu Klaus, który no niby jest dobry, bo ja nim grałem przez kilka miesięcy, tylko że w tym przypadku ja obok tej flagi Francji wolałbym już zobaczyć Mbappe niż kolejny raz Klausa, no ale no cóż, no biorę to, co jest. 25 piłkarzy ocenionych co najmniej na 84. Jeżeli tutaj nie będzie Totsa, no to nie wiem, co powiem. I faktycznie nie wiem, co powiem, bo tutaj wchodzi mi Wojtek Szczęsny, który cały czas wbija mi do klubu i wepchał się nawet do tak dobrej paczki. No to jest niemożliwe. No 25 zawodników ocenionych na 84 i najlepszy z nich 87 skilla, zwykła karta. No ciężko tutaj coś powiedzieć, żeby nie przeklnąć. No ale zobaczmy jeszcze, co będzie w tej paczce. Handanović, Parejo, Laporte, Skriniar, a reszta to cienkie bolki. No jest jedna karta z Ameryki Południowej, która się zbagowała i utknęła, tylko że realnie to nie poprawia zbytnio obrazu tej paczki. Nie ukrywam, że paczka z 25 zawodnikami ocenionymi minimum na 84 nieco mnie rozczarowała, jednak plus jest chociaż taki, że Tots Militao to wymienna karta, no bo to była nagroda za FU Champions, no ale tak poza nim nie wpadła chyba już ani jedna sprzedawalna karta warta chociażby 100 tysięcy monet, więc plus z takiego tryhardowania znowu jest taki, że jeśli pojawi nam się teraz SBC o jakąś konkretną ikonę wartą 2 miliony, to ja prawie całe to SBC wykonam jedynie ze śmieci, które za podziałem w klubie. No ale żeby dostać kogoś topowego jak Neymar czy Ronaldo, no tak po prostu, podanego jak na tacy, no to niestety cały czas będzie trzeba czekać, prawdopodobnie przez kolejne lata. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!